Każdy z nas ma umysł, tak? Każdy z nas ma umysł. Każdy z nas ma rozum. O właśnie, może rozum jest. Każdy z nas ma rozum, każdy z nas ma umysł. Mamy również co? Emocje. Emocje mamy, amen. I teraz ten nasz umysł u mężczyzny i u kobiety jest w różnych miejscach. Mężczyzny umysł jest połączony z rozumem. Amen! Wygodźcie tego ducha sarkazmu. U kobiety umysł jest połączony z emocjami. Zgadza się. Amen? Amen. Musicie się z nim zgadzać. Do kąta. I dlatego mężczyzna żyje myślami, ideami. Musi mieć zawsze misję, wiecie? Mężczyzna to jest myśliciel. To jest taki myśliciel. Mężczyzna to jest myśliciel. A kobieta? Kobieta to jest uczuciowiec. No tam normalnie, tam się kotłuje codziennie. Się kotłuje wszystko po prostu. On jest magiem. I wiecie, jak mężczyzna jest przepełniony myślami, tak? To się nazywa stres. Przepełniony tymi myślami, to ucieka w głąb siebie. Musi przemyśleć pewne rzeczy. A kobieta, jak jest przepełniona, to musi to wszystko z siebie wyrzucić, tak? Amen? Ja. Więc mężczyzna milczy. A kobieta gada. Gada. I tu zaczynają się problemy w naszym życiu. No jak milczy, to może słuchać wtedy. I tak, wiecie, w związku z tym, że mężczyzna myśli, że mężczyzna czasem potrzebuje wejść w siebie, usprawdzać te wszystkie rzeczy, poukładać te śrubki w swoim mózgu. To jest samotnikiem. Kobieta wielbia relacje. Wielbia komunikację i relacje. Kiedy się śmieje. Halleluja. I cechy kobiety to zmienność. Tak? Cechy kobiety to zmienność. A mężczyzny stałość. Mężczyzna jest stały, kobieta jest zmienna. Bóg Ojciec jest stały i niewzruszony. Duch Święty jest jak wiatr. Amen? Amen. To są nasze cechy. I teraz wiecie... Mężczyzna musi być skupiony na celu. Mężczyzna musi mieć misję. A kobieta musi go wspierać w tej misji. Jeżeli kobieta nie wspiera mężczyzny w misji, to odbiera tak naprawdę mu jego męskość. Musi mieć zawsze jakąś misję. Czyli my musimy mieć jakąś misję. Musimy mieć z takimi misjonarzami. A czym większy cel przed nami, tym lepiej. I kobieta, gdy nas mamy wsparcie kobiety, tym większe są cele mężczyzny. Amen? I wiecie, w związku z tym, że mężczyzna ma tu taką lukę, a kobieta tu, stąd wynikają mnóstwo problemów. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że mężczyzna wraca po 8 godzinach z tyrany, nie? 8 godzin na tą herbatą. Wraca z roboty i kotłuje się tam po prostu. I on naprawdę potrzebuje spokoju. Potrzebuje spokoju? Musisz wejść w siebie i przemyśleć pewne sprawy. Wraca do domu, a tam czeka na niego kobieta. Ona też po 8 godzinach maglu po prostu tu już się wszystko kotłuje i chce wyjść. I go zagarać.
Teraz zaczyna się największy problem. Bo on potrzebuje teraz, wiecie, spokoju, a ona potrzebuje wszystko z siebie wywalić. Jeżeli mężczyzna nie przecierpi 20 minut, to będzie cierpiał przez całe życie. Amen. Jeżeli zrozumiecie tą prostą zasadę, to zniknie mnóstwo waszych problemów. Mężczyzna, jak przychodzi do chałupy, ma stanąć przed kobietą i ma ją wysłuchać. Ma pocierpić te 20 minut i ją cierpliwie wysłuchać, co ona ma do powiedzenia. Wbrew pozorom nie udzielajcie ich żadnych rad. Amen. Ona nie chce żadnej rady. Zgadza się. Żadnej rady, ani jednej. Weźcie się po prostu, ugryźcie w język, że przyzywa do głowy jakaś rada. Ona musi to wszystko z siebie wywalić. Amen? Amen. Mocne. Dobrze. Jeżeli chcecie, kobiety, żeby wasz mężczyzna był, żeby wasze pożycie było w porządku, jak on przyjdzie z chałupy, pocierpcie 20 minut. Siedźcie cicho. Niech on idzie sobie do pokoiczku, niech on tam siądzie, niech pomyśli, a potem już możecie gadać, gadać, gadać. Jeżeli zrozumiecie tą prostą rzecz, to pozbawicie się mnóstwa kłótni w waszym życiu. Amen? Amen. 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 Wiecie co? Mężczyzna musi zrozumieć jedną najważniejszą, pryncypialną zasadę w swoim życiu. Uwaga. Kobieta będzie wywoływać konflikty. Kobieta musi wywoływać konflikty. I kobieta powinna wywoływać konflikty. Musi, bo tu się wszystko gotuje. Tam po prostu jest non stop. Tak wygląda nasz dzień. Ona musi to zrobić. Słuchają w tej profesji. Tak. Ona musi to wszystko wypuścić gdzieś. I odpowiedzialnością mężczyzny jest właśnie słuchać tego, co ona ma do powiedzenia. Halleluja. Paweł mówił, że lepiej być samemu. Źle słuchałeś? Dobrze mówił. I celem kobiety jest taktyka. Celem mężczyzny jest strategia. Ona jest dłuższa, ona jest... Dzięki. Ona jest wydłużona w czasie. Celem kobiety jest taktyka. Na krótką metę, tak? Powodowana jest emocjami. Na przykład. Dziecko ryczy, więc trzeba szybko coś do garka włożyć, nakarmić je. Trzeba zaopatrzenia. Chłopie, trzeba zaopatrzenia. Czyli szybko, taktycznie działa, tak? Mężczyzna działa strategicznie. Jutro zrobię. Jeżeli jest coś do zrobienia, to najpierw to musi nabrać mocy prawa. Ale jak już to zrobi, to wiecie. Jeżeli przychodzicie do mężczyzny i mówicie mu, wiesz co, Zenek, chcę, żebyś przybił tutaj obraz, masz tu gwóźdź i masz tu młotek. I przybij to, ten gwóźdź tu i tym młotkiem i teraz. Robicie tragedię. Robicie tragedię. Bo odbieracie mu co? Misję. Macie powiedzieć, słuchaj, jest obrazek, trzeba go gdzieś zawiesić. Przemyśl to. Rozum! I to jest misja! Ja mam misję! Wiecie, w związku z tym, że tu jest nieustanny makiel,
Wszystko normalnie pracuje. Wirówka. Musi mieć to ujście. I mężczyzna jest odpowiedzialny właśnie, żeby chronić kobietę. Ponieważ u niej wszystko pracuje, tam jest nieustanny magiel uczuć, emocji i to wszystko u niej się gromadzi. Jedynym rozwiązaniem jest spuszczenie tego. I to napięcie z niej opada zawsze tylko przez uwolnienie. I najgorszym rozwiązaniem dla mężczyzny jest, gdy na przykład ona zaczyna... gdy zaczyna się angażować w konflikt z kobietą. On nie jest po to, żeby się angażować w konflikt z kobietą, tylko żeby ona uwolniła te emocje z siebie. Jeżeli on się angażuje z nią w konflikt, jeżeli nie rozumie tej zależności, że ona musi się uwolnić, on myśli, że to jest atak na niego, zaczyna dawać rady, zaczyna się dyskusja wywoływać, zaczyna to wszystko pracować nie tak, jak powinno, on się zaczyna angażować w ten konflikt, to ona myśli, aha, on jest taki jak ja. I zaczyna się. Mamcie. I automatycznie traci swój autorytet. Bo kobieta myśli, że aha, on jest taki jak ja. Jest po nim. Wpadł jak śliwka w kompot. Ale jeżeli kobieta widzi pokój, zdaje sobie sprawę, że jest w tym stałość, to rozumie, że trzeba się tym poddać. Bo kobieta szuka w mężczyźnie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa przed swoimi własnymi emocjami. Kobiety są atakowane na poziomie własnych emocji, tak jak Ewa. Ona została zaatakowana przez męża na poziomie emocji. Dlatego potrzebują stabilizatora. Wiecie, kobieta potrzebuje kogoś stałego. I wy jesteście tym stałym kimś dla kobiety, która przychodzi rozgotowana, a wy jesteście tym... Kobieta musi się uwolnić. Te emocje zawsze muszą być uwolnione. A mężczyzna jest odpowiedzialny za to, żeby ją od tego uwalniać. Chronić kobietę przed tym zagrożeniem. No to, bo diabeł działa zawsze na emocjach. To jest jego jedyny obszar działania. Emocje. W związku z tym, że mężczyźni są nieemocjonalni od kobiet, to atakują kobiety. Nie tylko dlatego, że są słabsze, ale również dlatego, że są ciałem naszym, a my jesteśmy głową. Żeby rozbić ten Boży porządek, działają na poziomie tych emocji. W związku z tym, że kobieta jest bardziej podatna na zranienia, właśnie przez to połączenie z emocjami, diabeł na tym polu działa, pobudza poprzez zranienia, nieprzebaczenie, odrzucenie i wchodzi duch buntu wtedy. Duch Jezebel, który rozbija małżeństwo. I to miało miejsce w Koryncie. Jak tam czytacie potem po tych chustach na głowach, to tam jest mowa o podziałach w Kościele. One wynikają właśnie z tej niezależności kobiet, niepoddania się mężczyznom. Okej, lecimy dalej. I ważne jest, by oboje małżonków to zrozumieli i się tego nauczyli, bo czasami mężczyzna musi być w tym stanowczy. Bo świat tak bardzo zindoktrynował nasze kobiety, nie tylko żony, ale i córki, że ciężko jest wyjść tej całej sytuacji naprzeciw. Bez wytłumaczenia tego w logiczny, jakiś zrozumiały i stosowny sposób zawsze będziemy stać na straconej pozycji. Jako ktoś, kto jest zacofany ze średniowiecza i chce narzucić kobiecie łańcuch na szyję, żeby nie wychodziła poza kuchnię, siedziała w garach. To jest indoktrynacja, to jest propaganda tego świata, propaganda diabła. Już nawet jej nie rozpoznajemy, opowiadamy dowcipy o tym. Te wszystkie dowcipy o małżeństwach, o teściowych.
Diabeł się cieszy. Ja sobie dowcipy opowiadam jeszcze o tym. To zupełnie nie tak powinno wyglądać. Jesteśmy nabici w butelkę. Nie rozpoznajemy taktyki diabła. On nas non-stop atakuje. Jeżeli nie będziemy rozpoznawać tej taktyki, to konsekwencje będą zawsze opłakane i są. Tak jak pod drzewem mądrości, czy po wyjściu z namiotu Hagar. Jak kobieta przejmuje inicjatywę i polega na mężczyźnie, to potem jest jak pod drzewem mądrości, albo jak z Ismaelem. Sara była niecierpliwa i postanowiła, że zaprowadziła tego Abrahama jeszcze wtedy do namiotu Hagar i... Chodź, wiesz co, no ja ci tam coś troszkę pomogę. Tutaj też. Ale najsmutniejsze jest to, że to mężczyzna zawsze musi ponosić konsekwencje tego. No właśnie. O. Boży porządek polega na tym, że nieważne kto spowodował konsekwencje, ważne, że kto je ponosi. Mężczyzna zawsze ponosi konsekwencje. Adam musiał ponieść konsekwencje. Abraham musiał ponieść konsekwencje. Zobaczcie, on miał po 90. Miał syna, jedynego syna. Musiał go wywalić. Na pewno go bardzo kochał. To były straszne konsekwencje dla niego. Sara go nie kochała, więc jej nie zależało. Ale przez to, że ona przejęła inicjatywę, on i tak musiał ponieść konsekwencje. Przez to, że kobieta zdejmuje płaszcz namaszczenia, zdejmuje z siebie tą chustę, buntuje się, jest bałagan, są konsekwencje, mężczyzna je ponosi. Jeżeli małżeństwo tego nie zrozumie, będzie się borykać z konsekwencjami takiego działania. Dlatego ma temu zapobiegać, korzystając z mądrości Bożej, a nie z mądrości tego świata. Mężczyźni często chcą temu zapobiec, zaradzić. Ponieważ mężczyzna działa ciągle rozkminia całe życie. Jakby tu temu zaradzić, żeby ta kobieta się nie denerwowała. Żeby się już nie emocjonowała. I rozmyśla, czyta mądre książki, gada z tymi kolegami wszystkimi. Deliberują. Nie da się tego zrobić. Nie da się temu zapobiec. Nie da się zapobiec tym emocjom, które są w kobiecie. One tam zawsze będą pracować. Bo to jest niezatrzymywalna, niewyczerpywalna, emocjonalna studnia bez dna. To jest perpetuum mobile. I chłopaki, naprawdę musimy się uzbroić w Bożą mądrość. Dlatego musimy się podpiąć do swojej głowy. Tam jest Boża mądrość. Jak myślicie, dlaczego Salomon prosił o mądrość? Miał 300 żon. Tylko Boża mądrość jest nas w stanie uratować, naprawdę. Naszym zadaniem jest być tym stabilizatorem dla naszej drugiej połowy. Jesteśmy stabilizatorem. Nasza stałość jest nam dana po to, żebyśmy stabilizowali nasze kobiety. Mężczyzna musi zrozumieć jedną najważniejszą prawdę w swoim życiu. Że kobieta będzie, musi i powinna wywoływać konflikty. A mężczyzna musi być stałym, niewzruszonym falochronem, o który nieustannie mają się rozbijać te wszystkie emocje jego żony. Tak? Amen? Amen! I odpowiedzialnością kobiety jest zrozumieć, nie tylko
Nie tylko to zrozumieć, ale też poddawać się tej sile, temu autorytetowi, umacniać go. To jest jego robota. To jest ciężka robota!